60 lat temu, 1 czerwca 1958 roku, z rąk księdza biskupa Franciszka Tarty nasz jubilat wraz ze swoimi kolegami przyjął święcenia kapłańskie. I zaczęło się kapłańskie życie, pełne gorliwości, miłości do Jezusa. Zaczęło się życie, w którym jubilat dzień po dniu wyciągał kapłańskie ręce, mówiąc: bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie. To jest Chrystusowe ciało. Dzień po dniu siadał w konfesjonale, by w imieniu Jezusa mówić: i ja odpuszczam Tobie grzechy. Stawał radośnie na ambonie, by ogłaszać radosną nowinę o Jezusie, który został zabity, ale zmartwychwstał i żyje i jest naszym Panem. I dzień po dniu, jak dobry pasterz, ciągle na nowo szukał nas zagubionych. 60 lat temu to wszystko się zaczęło. 60 lat temu zaczęła się szczególna droga z Jezusem, którym cała moc kapłana jest. Kiedyś kardynał Franciszek Nguyen Van Thuan z Wietnamu w czasie rekolekcji watykańskich w 2000 roku mówił do Ojca Świętego i zgromadzonych jego współpracowników: On wybrał Ciebie, a Ty teraz powinieneś wybrać Jego. W gruncie rzeczy każdy z nas myśli, że wybrał Boga. Wszyscy z wielkim oddaniem poświęcamy się dziełom Bożym. Ale musimy ciągle badać przed Jego obliczem, ile w moim życiu czynię dla Niego, a ile dla Jego dzieł, które przecież są moimi także dziełami. A potem, gdy pewien seminarzysta go zapytał: czy Ojciec może nam zostawić jakieś przesłanie? Odpowiedział: w moim bardzo długim życiu zaobserwowałem pewien fakt. Jeżeli wiernie, krok za krokiem, postępuję za Jezusem, On zawsze doprowadzi mnie do celu. Będziecie wędrować po rozmaitych ścieżkach, czasem trudnych, ale zawsze ufajcie, jesteście z Jezusem. Zdajcie się całkowicie na Niego. Złóżcie na Niego wszelkie wasze troski i niepokoje. Nie martwcie się, jak przyciągać tłumy. Bądźcie pewni. Jeżeli będziecie szli za Jezusem, ludzie pójdą za wami. Gdy patrzymy na naszego jubilata, który przez 60 lat idzie wiernie za Jezusem, chcemy dziękować dziś Bogu za to, że Chrystus nas bardzo kocha, że wszystkich nas bierze w swoje ramiona i chce przez nas czynić dobro. 60 lat temu rozpoczęła się posługa naszego jubilata głoszenia radosnej Chrystusowej nowiny, bycia jej świadkiem w niełatwym świecie. Czasów komunizmu, czasów odzyskania niepodległości, budowania na nowo wolnej ojczyzny. Kiedy ludzie mieli tysiące pomysłów, a droga powinna być jedna, Chrystusowa, ewangeliczna. Wspomniany kardynał Van Thuan mówił w czasie rekolekcji watykańskich: kiedy byłem w więzieniu, napisałem: przestrzegaj tylko jednej reguły Ewangelii. To konstytucja, która przewyższa wszystkie inne. Jest to reguła, którą Jezus zostawił apostołom i nam wszystkim. Słowo Boże, wchodząc w nas, sprzeciwia się ludzkiemu sposobowi myślenia i działania i wprowadza nas w nowy styl życia,
zapoczątkowany przez Chrystusa. I wspominał kardynał, kiedy byliśmy w więzieniu, przynieśliśmy wraz z innymi Nowy Testament, który podzieliliśmy na malutkie kawałeczki, rozdając je między sobą i ucząc się ich na pamięć. Ponieważ podłoga w więzieniu była z piasku, kiedy słyszeliśmy kroki policjantów, ukrywaliśmy Słowo Boże w ziemi. Wieczorem w ciemności każdy z więźniów po kolei recytował fragment Ewangelii, której nauczył się na pamięć. Słuchanie w ciszy i ciemnościach Słowa Bożego, odczuwanie obecności Jezusa żywej Ewangelii, recytowanej całą duszą, słuchanie modlitwy kapłańskiej męki Chrystusa, było to bardzo wzruszające i wywoływało ogromne wrażenie. No może ciągle na nowo Ewangelia ma wielką moc. A może ciągle na nowo potrzebujemy prawdy Ewangelii, uczenia się jak żyć, pójścia Chrystusową drogą. On ciągle posyła kapłanów, aby byli głosicielami radosnej nowiny. Nasz jubilat przez 60 lat głosi Boże Słowo. Ile kazań powiedział z wiarą i miłością. Ile treści przekazał alumnom jako profesor teologii fundamentalnej, ucząc ich prawdziwości objawienia Chrystusa Bożego Syna i Kościoła. Ile treści przekazał w Kościółku Świętego Ducha przez tyle lat posługując. A to wszystko po to, abyśmy mieli światło na drogi życia ku wieczności. Chcemy dziś dziękować za Jego posługę głoszenia Ewangelii. Chcemy dziękować za wszystkich kapłanów, których Chrystus posyła. 60 lat temu rozpoczęło się posługiwanie przy ołtarzu i w konfesjonale. 60 lat temu rozpoczął ksiądz jubilant niesienie Bożej łaski w obfitości nam wszystkim. Jedno jest pewne. Chrystus tak bardzo nas kocha, że daje nam siebie za Boga, że ciągle na nowo odpuszcza nam grzechy i obdarza obfitymi łaskami, abyśmy z Nim zjednoczeni szli ku wieczności. I po to powołał kapłanów i po to dał im tę wielką moc, aby mogli dokonywać cudu na ołtarzu, w konfesjonale, przy chrzcielnicy i w tylu innych miejscach. Jan Paweł II w 2003 roku mówił tak. Od ponad pół wieku, od 2 listopada 1946 roku, gdy sprawowałem swoją pierwszą mszę świętą, mój wzrok spoczywa każdego dnia na białej hostii i kielichu, w którym czas i przestrzeń jakby się skupiają, a dramat Golgoty powtarza się na nowo, ujawniając swoją tajemniczą teraźniejszość. Każdego dnia dane mi było z wiarą rozpoznawać w konsekrowanym chlebie i winie boskiego wędrowca Jezusa, który stanął obok dwóch uczniów Emaus, aby otworzyć ich oczy na światło, a serce na nadzieję, aby dać im chleb za pokarm. A potem Jan Paweł II w pięknym dokumencie Ecclesia de Eucharistia mówił, jeżeli Eucharystia jest źródłem i szczytem życia Kościoła, to tak samo jest w posłudze kapłańskiej. Wyrażając wdzięczność Jezusowi za kapłaństwo, jeszcze raz powtarzam, że Eucharystia jest główną i centralną racją bycia sakramentu kapłaństwa. Zakres działalności duszpasterskiej jest bardzo szeroki i jest wiele trudnych sytuacji.
kapłan jest w stanie przezwyciężyć wszystkie napięcia, znajdując w ofierze eucharystycznej centrum swego życia. Pięknie jest zatrzymać się z Jezusem, jak umiłowany uczeń oprzeć głowę na Jego piersi, poczuć dotknięcie nieskończoną miłością Jego serca. Jeżeli chrześcijaństwo ma się wyróżniać w naszych czasach, to przede wszystkim sztuką modlitwy, to przede wszystkim pragnieniem zatrzymania się przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie. Nasz ksiądz jubilat przez 60 lat odkrywał tajemnicę Eucharystii, bliskość Jezusa, karmienia Chrystusem nas wszystkich. To z miłości do Chrystusa Eucharystycznego, do Chrystusa Miłosiernego podejmował wielki trud budowy kościołów parafii lubieckiej, wielkiej parafii i w Słonnym i w Nienadowej, żeby Eucharystia była blisko wszystkich. To z taką wielką miłością celebrował każdą mszę świętą. Każdego dnia długo modlił się przed Chrystusem, nieraz wieczorami i nocami. To od tylu lat posługuje tutaj w kościółku i z takim wielkim zatroskaniem wprowadził mszę świętą o 9:00, by jak najwięcej wiernych mogło skorzystać także w ciągu dnia, by mogli adorować Chrystusa, by mogli spotkać Boże miłosierdzie u kratek konfesjonalu. Chcemy dziś dziękować za tę Jego wierną posługę wraz z innymi kapłanami. I chcemy dziękować Bogu za ten dar, że tak blisko każdy z nas ma takie skarby Bożego miłosierdzia i Bożej miłości. 60 lat temu zaczęła się posługa kapłańska, pasterska naszego księdza jubilata. Już jako młody kapłan podejmował z wielkim zaangażowaniem troskę o wiernych powierzonych jego posłudze w tylu miejscach. Także i jako wikariusz, potem jako student, potem także jako profesor, wychowawca, wicerektor seminarium, potem w Dubiecku jako proboszcz i tutaj jako rektor Kościoła Świętego Ducha. Z wielką miłością, zatroskaniem o każdego, z pasterską troską, tak jak proboszcz z Ars, patron wszystkich proboszczów, który został posłany do Ars i który z wielką miłością postanowił, że pozostanie wśród tych niewielu parafian, bo było ich 230. Wszystkich chciał do nieba przybliżyć. Modlił się ogromnie dużo za nich, pokutował. Jak niewiele, wiele pościł. Jego dobroć i surowe życie i kazania płynące z serca przemieniały serce ludzi. Ale on i tak wyrzucał sobie, że jeszcze za mało robi, by wszystkich pozyskać. Chciał uciec od tej parafii, chciał pójść do klasztoru, ale na żądanie biskupa powrócił i pozostał tam do końca. I cuda się działy przez jego posługę. Umiał czytać w ludzkich sercach. Miał przedziwny dar proroctwa, a przede wszystkim ogromną wytrwałość posługiwania w konfesjonale. Przychodziły tysiące ludzi, by się wyspowiadać u niego. On padał ze zmęczenia, ale służył do końca. Przez 41 lat pobytu w Ars około 1 000 000 ludzi przeszło przez Ars, przez konfesjonal. A może to jest istota kapłańskiej posługi? A może także nasz jubilat to ciągle odkrywa? Gdy nieraz zaangażowany w wiele spraw mówił o tym i marzył, żeby mieć więcej czasu na modlitwę, na trwanie przy Chrystusie, żeby móc posługiwać ludziom, wiele czytając,
chlebi, by dzielić się bogactwem, by móc jak najwięcej posługiwać konfesjonalnym. I stało się to, gdy przyszedł tutaj do Kościoła Świętego Ducha i gdy posługuje już nam od tylu lat swoją modlitwą, posługą spowiedzi, Eucharystii. 60 lat tak szybko minęło, ale gdy przyglądniemy się, ile to dni, ile miesięcy, ile Eucharystii, ile wyspowiadanych osób, ile wygłoszonych kazań, ile modlitwy, chcemy dziękować Bogu za ten ogrom Bożych łask, które przez posługę księdza jubilata się dokona. Chcemy dziękować za to wszystko, co przez Jego miłość, serce, usta, ręce Bóg dokonywał. I chcemy życzyć w dniu 60-lecia kapłaństwa wiele radości z każdego dnia kapłańskiej służby. Chcemy życzyć naszemu jubilatowi obfitego błogosławieństwa Bożego i wielu darów Ducha Świętego. Niech Bóg darzy Cię, drogi jubilacie, zdrowiem i pokojem. Niech Matka Najświętsza, królująca w tej świątyni, obdarza Cię swoją miłością, ma Cię w opiece i wyprasza łaski, abyś dalej trwał na tym posterunku, w konfesjonale przy ołtarzu, w trosce o każdego człowieka na modlitwie. Niech Bóg daje Ci moc, abyś głosił Słowo Boże, sprawował sakramenty święte i swoją pasterską miłością prowadził nas wszystkich do zażyłości z Chrystusem. Amen. Zdrowia.